22 dzień sierpnia, Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash. A w dzisiejszym programie 3-miesięczny areszt. Wobec 23-letniego mieszkańca gminy Kamienna Góra. Przetarg na Kościuszki. Zgłosiła się jedna firma, która już niejednokrotnie robiła dla nas drogi. Ukwiecone miasto. Cieszymy się z każdego głosu, jeżeli gdzieś tam się w połowie stawki uplasujemy, będziemy zachwyceni. Minęło 12 dni od tragicznego zdarzenia drogowego, w wyniku którego zginął 61-letni mieszkaniec Kamiennej Góry. Zapytaliśmy oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, czy pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, 7 Zamiejscowy Wydział Karny w Kamiennej Górze, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 23-letniego mieszkańca gminy Kamienna Góra, który był sprawcą wypadku na ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 10 sierpnia 2014 roku na ulicy Krzeszowskiej. Kierowca auta osobowego marki Fiat potrącił śmiertelnie pieszego, 61-letniego mężczyznę. Sprawca i pasażer postanowili odjechać z miejsca zdarzenia w pobliskie osiedle. Po przybyciu na miejsce zdarzenia służb ratowniczych i policji wrócili i przyznali się do uczestnictwa w wypadku. Dodatkowo w wyniku prowadzonych czynności przez policjantów okazało się, iż w trakcie zdarzenia w pojeździe znajdowały się środki odurzające, a kierujący w chwili spowodowania wypadku znajdował się po ich użyciu. Kara dla sprawcy wypadku będzie surowa z uwagi na to, że był już wcześniej karany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za popełnione czyny grozi mu kara od 1 roku do 12 lat pozbawienia wolności. Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Kamiennej Górze wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną to jedna z kluczowych inwestycji, jakie w tym roku ma do zrealizowania Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze. Po niespełna 3 tygodniach od ogłoszenia przetargu został wybrany wykonawca. Na początku sierpnia w Biuletynie Informacji Publicznej Kamiennogórskiego Starostwa pojawiło się ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu ulicy Kościuszki. Według wyliczeń starostwa ta inwestycja powinna kosztować 3 684 tysiące. Natomiast firma z Jawora, która wygrała przetarg, zaproponowała o ponad 80 tysięcy złotych niższą ofertę. 18 sierpnia został rozstrzygnięty przetarg. Zgłosiła się jedna firma, która już niejednokrotnie robiła dla nas drogi. Oczywiście tak, cena jest zadowalająca. Była to jedyna firma, która wystartowała w tym przetargu. Nie po raz pierwszy zajmie się remontem drogi w naszym regionie, gdyż na swoim koncie ma realizację podobnych inwestycji w powiecie kamiennogórskim. Przedsiębiorstwo powinno bardzo szybko rozpocząć pracę, gdyż powiat ma na wykorzystanie promesy czas do końca roku. Kościuszki jest dla mnie bardzo ważną inwestycją. Jestem przeszczęśliwa, że wywiązałam się z zobowiązania podjętego na początku roku odnośnie ściągnięcia środków nie tylko na drogę do Krzeszowa, ale również na Kościuszki. W tej chwili mamy przyznaną promesę na wykonanie całej ulicy Kościuszki oraz na wykonanie muru powodziowego w Ciechanowicach. Droga, choć miała być wyremontowana w całości, zostanie odnowiona na odcinku 700 metrów od skrzyżowania z ulicą Krasickiego do tak zwanego Żółtego Mostu przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Firma objęła inwestycję 62-miesięczną gwarancją. Tylko czas pokaże, czy zaistnieje potrzeba, aby z niej skorzystać. Nie możemy zrobić całej Kościuszki, robimy tylko część, na którą jesteśmy w stanie realnie, zważywszy pogodę i zważywszy porę roku, jesteśmy w stanie wykonać. Robimy tą inwestycję wspólnie z wodociągami, żeby właśnie była koordynacja tych obu zadań. Bo samą nawierzchnię to nie problem położyć, problem jest właśnie zrobić również infrastrukturę podziemną, żeby ta nawierzchnia była dłużej w stanie nienaruszonym właśnie tutaj na Kościuszki. Z promesy, która wynosiła 5 milionów złotych po wykonaniu tej inwestycji oraz mostu oporowego w Ciechanowicach, zostanie rezerwa finansowa. Starosta ma pomysł na to, jak ją wykorzystać. Będę rozmawiać z wojewodą, będę rozmawiać z ministrem, żebyśmy dostali zgodę na wykonanie zarówno drogi do Paczynia, którą mamy na liście do usuwania skutków powodzi, drogi do Opawy oraz drogi do Olszy.
Kamienna Góra bierze udział w konkursie na najpiękniej ukwiecone miasto w Polsce. Jak podkreśla burmistrz Krzysztof Świątek, jest to świetna okazja, aby poprawić estetykę miasta. Ja powiem szczerze, estetyka miasta, w ogóle porządkowanie miasta to jest jedna z ważniejszych spraw w naszym mieście, które może nie jest duże, ale jest miastem starym. To ma wielkie znaczenie, także ma pan rację, estetyka to też ważna sprawa. Mobilizującym czynnikiem dla władz miasta w poprawieniu wyglądu ulic i parków jest uczestnictwo w ogólnopolskim plebiscycie. Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie miejscowości, która w najładniejszy i najciekawszy sposób udekoruje je kwiatami. Jest o co powalczyć, ponieważ pierwsze miejsce nagradzane jest kaskadową konstrukcją kwietnikową oraz miejscem na jednej z kart kalendarza branżowego. To jest jakby pierwsza nasza edycja. My wiemy o tym konkursie, bo on jest od kilku lat prowadzony, najpiękniej ukwiecone miasto w Polsce. W tym roku po raz pierwszy oficjalnie wystartowaliśmy. Myślę, że to ciekawa inicjatywa, bo bardzo nas zmobilizowała. I oprócz tego, że uważamy, że trzeba miasto ukwiecać, trzeba pracować, to taki konkurs wyzwala jeszcze dodatkową energię. No więc cieszymy się z każdego głosu. Jeżeli gdzieś tam się w połowie stawki uplasujemy, będziemy zachwyceni, bo zdajemy sobie sprawę, że robimy to po raz pierwszy. Nie mamy może też takiego doświadczenia, ale myślę, że to, co w tym roku robimy, zaprocentuje w następnych latach. Utrzymaniem zieleni zajmuje się kilka podmiotów: spółka mieszkaniowa, firmy współpracujące z miastem oraz osoby, które wykonują prace interwencyjne z chwilowym zatrudnieniem. Wszystkie prace koordynowane są przez pracowników ratusza. Kamienna Góra korzysta z przywilejów, jakie posiada jako członek aglomeracji wałbrzyskiej i ma szansę otrzymać pieniądze ze środków unijnych na rewitalizację obszarów zdegradowanych. Może nie będą to wielkie pieniądze, ale jest możliwość, że pewne kwoty środków unijnych będą przeznaczone na utrzymanie zieleni w miastach. Z całą pewnością miejsc, gdzie powinny powstać nowe skwery, jest zdecydowanie więcej. Dlatego też zapytaliśmy burmistrza, czy w tej sprawie słychać głosy mieszkańców. O tak, tych sygnałów, gdzie należałoby czynić, jest sporo, również jeśli chodzi o podwórka, czyli nie wszystko to, co jest na zewnątrz, ale i do wewnątrz budynków. Tego jest sporo, można powiedzieć, że jest taka już lista i ona będzie wykorzystywana w naszych działaniach co roku przy tworzeniu budżetów, bo czasami są to jednak działania, które wymagają większych wydatków finansowych, wtedy musi to przez budżet, ale czasami to w systemie gospodarczym wystarczy popracować, więc taki katalog list jest, tych skwerków w mieście niezagospodarowanych jeszcze jest sporo. Nasze parki też wymagają ciągłej kosmetyki, ciągłych prac. Także powiem szczerze, na wiele lat pracy w tym zakresie nam nie braknie. Zachęcamy do głosowania na nasze miasto. Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.